Cześć, witajcie w podcaście numer 3, podcaście dziewiarskim, w którym pokazuję, co wydziergałam, co dziergam. Mówię o tym, co mam na sobie, bo staram się też wkładać na te podcasty to, co sama udziergam. Mam na imię Justyna, prowadzę pasmanterię, prowadzę normalne życie, a przy okazji dziergam i nie tylko. Tworzę też czasem inne rzeczy, które też będę tu pokazywać. Okej, to może pokażę, co się zmieniło od ostatniego podcastu. Ostatni podcast był jakieś 3 tygodnie temu. Dzisiaj mamy piątek, 13 maja. Jest ciepło, a ja siedzę w swetrze wełnianym. To może zacznę właśnie od tego swetra. To jest sweter od Petit Knit, no frills sweter. Ja go co prawda miałam już skończonego przy okazji kręcenia ostatniego podcastu, ale nie miałam wtedy zrobionego jeszcze na nim haftu. Ten haft był elementem takiego minikalu zrobionego przez Maję z Forest Knitter. Forest Knitter to jest jej nick na Instagramie i ona właśnie namówiła mnie na robienie tego swetra, bo to jest prosty raglanowy sweter. Ja go robiłam dość krótko, według mnie, nie wiem, miesiąc, może ciut dłużej, ale bardzo przyjemnie się go robiło, bo on jest tak naprawdę z samych prawych oczek i tu się za wiele nic nie dzieje. Jeżeli już zrobimy rzędy skrócone, które są tutaj na karczku z tyłu, to tak naprawdę najtrudniejsza praca za nami. Jak już po przekroczeniu tutaj tej linii, tak, to już nie dzieje się nic właściwie, tak? Tylko same prawe oczka nie dodajemy, nie odejmujemy. Przynajmniej w tej wersji, znaczy tak jak ja robiłam, ale zaraz o tym opowiem. Tak, zrobiłam ten sweter z dwóch włóczek, z Drops Kid Silk kolor 01, to jest ecru według Dropsa, no tak, przyłożę tutaj, żebyście widzieli, i z włóczki Regia Tweed, ona jest włóczką skarpetkową, 75% wełny z tego co, nie, przepraszam, 70% wełny, 25% poliamid i 5% wiskoza. I on, to jest taki tweed i on jest taki kropeczkowany. Dzisiaj nagrywam w świetle dziennym wyjątkowo, więc bardzo dobrze, mam nadzieję, będą kolory oddane. Tak próbuję różnie. Wcześniejsze były nagrywane ze światłem sztucznym, a ten jest takim naturalnym. Tam mam okno i strasznie mnie kusi, żeby przez nie patrzeć. Nie wiem, mam tak jakoś. To jest kolor 0002. One są już z powrotem, ta włóczka jest dostępna na sklepie, na pasmanterii, tak, którą prowadzę. I lowieczka.pl, reklama. Okej, okay. I mi, zaraz wam powiem, ile mi poszło. Tego poszło mi niecałe 5 motków, niecałe 5 motków, tego niecałe 6 motków. I szczerze, myślę, że poszłoby mi sporo mniej, gdyby nie to, że zrobiłam sobie rękawy takie dużo dłuższe niż we wzorze. Do tej pory nie wiem, czy nie są za długie. Jakby ja ten sweter już blokowałam dwa razy. Pierwszy raz, jak tylko skończyłam, bo chciałam zblokować przed zrobieniem haftu. I drugi raz właśnie po hafcie. I wtedy przy drugim razie to już tak mocno myślałam, jak blokowałam rękawy, tak żeby trochę bardziej na szerokość niż na długość. Ale dajcie mi znać, co uważacie, czy ten rękaw jest za długi, czy jest sam raz. Znaczy, teraz mi się wydaje, że mi odpowiada ta długość. Może z 2 cm jakby był krótszy, to by było dobrze, ale no nie wiem. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Robiłam rozmiar S według Petit. Ja absolutnie S nie jestem. Chyba, że w swoich snach i marzeniach. Ja jestem bardziej takie M na L, w kierunku L. Ale mieszczę się i tak wyglądam. Zresztą myślę, że o tutaj właśnie teraz może wkleję
filmik, jak pozuję i pokazuję Wam ten sweter. To będziecie widzieli, jak to wygląda na człowieku stojącym, a nie siedzącym. Ja zrobiłam rozmiar S dlatego, bo autorka, tutaj patrzę na wzór, bo autorka przewiduje tutaj bardzo dużo luzu, że tak powiem, w tym swetrze. Takiego luzu kilkanaście centymetrów, dokładnie 15. I szczerze, no ja nie chciałam tyle. Zrobiłam rozmiar S, przy którym mam i tak luzu kilka centymetrów, bo to jest teoretycznie na 104 cm tu w biuście. Ja przed chwilą mierzyłam, to nie mam takiego, ostatnio mówiłam, że mam 94, mam jakieś 98 cm. I jak sami widzicie, no nie jest to sweter obcisły. To pomyślcie, co by było, jakbym zrobiła rozmiar większy. To bym miała 20 cm luzu. I już pomijam fakt, że to byłby bardzo luźny sweter. Pomyślcie, ile bym miała oczek na drutach, skoro to jest, to są druty 4 mm. No myślę, że miałabym 40-60 oczek więcej. No to też mnie zniechęcało. Także zrobiłam rozmiar S i nie żałuję. Zrobiłam też go dłuższego niż w przepisie cały czas, chcę mówić, niż we wzorze. I kolejna moja zmiana to jest taka, że we wzorze jest pomyślane to tak, że no jak w każdym wzorze, tak, że ściągacze robi się na mniejszych drutach. Cały sweter na drutach 4 mm, ściągacz na drutach 3 mm. I ja na drutach takich o jeden rozmiar mniejszych, o 1 mm mniejszych, ja robię tylko dekolt, ściągacz przy szyi, bo nie chcę, żeby mi się tak rozłaził, rozchłystywał. Ja wolę takie przy ciele, nie wiem, takie no zbite tutaj przy szyi, ale tutaj już bardzo nie lubię, jak coś mi się, że tak powiem, ściąga, czuję, jak coś mnie tu trzyma i uwiera. Dlatego te ściągacze ja robiłam na takich samych drutach jak cały sweter, czyli 4 mm. I ja tak właściwie robię zawsze. Na początku swojej drogi dziewiarskiej, owszem, zmieniałam druty na te mniejsze, ale już tak nie robię, bo nie podoba mi się efekt. Wtedy sweter... wstanę. Wtedy sweter nie jest tak jak bluza, że tak powiem, a ja lubię taki efekt bluzy, tylko po prostu ściąga się i robią się takie tutaj bułeczki. Ja tego nie lubię, więc nie zmieniam rozmiaru drutów i też nie odejmowałam tu oczek, bo autorka też we wzorze pisze, żeby odjąć oczka. Ja nie odejmuję, nie zwężam. Chciałam taki prosty, a nie tak, jeszcze ściągaczem ściśnięty. No nie wiem, wierzę, że znaczy na niej ładnie to wygląda. Myślę, że na mnie byłoby niekorzystnie. Więcej nic nie zmieniałam w tym swetrze. Bardzo dobrze mi się go robiło i to, czym uważam, znaczy to, czym jestem jakby, no powiedzmy, zachwycona, chociaż to może za mocne słowo, ale to, co mi się bardzo podobało, to jest właśnie w tym swetrze. To mi się bardzo podoba, jak są zrobione rzędy skrócone, a mianowicie są tak policzone, że dekolt jest autentycznie okrągły. A nie tak jak często jest w swetrach raglanowych, że on mimo wszystko układa się w taki prostokąt. Tutaj się dodaje oczka i on się robi, mimo wszystko jest prostokątny. Nie, ten dekolt autentycznie, jak się go układa, tak sweter składa, on cały czas zachowuje ten swój okrągły kształt. Dodatkowym elementem ozdobnym tego swetra jest ten haft. Tego oczywiście oryginalnie we wzorze nie ma, to jest zwykły, prosty sweter. Ja bym go właśnie normalnie nie robiła, gdyby nie to, że Maja mnie namówiła i skusiła mnie właśnie tym haftem. To nie jest mój pierwszy haft na dzianinie, powiedzmy. Na dzianym ręcznie kawałku garderoby. Ale za to to jest pierwszy haft, który robiłam przy pomocy flizeliny. I myślę, że przynajmniej dla mnie jest to spore ułatwienie. Bym wręcz rzekła rewolucja, bo
Ja już miałam przyjemność, nieprzyjemność robić haft na skarpetce i robić haft na rzeczach dla syna, na czapce i na rękawiczkach. I powiem tak, robienie takiego haftu bez flizeliny jest bardzo, bardzo trudne. Bez flizeliny i bez narysowanego wzoru, bo ja to wtedy te wzory robiłam po prostu. Najpierw sobie rysowałam wzór na kartce w kratkę, tak, która mniej więcej miałaby oddawać oczka. I po prostu patrząc na to, liczyłam sobie oczka i haftowałam. I powiem tak, no to była męczarnia, teraz już wiem. I robiąc w ten sposób, bardzo dużo prułam i wiele prób robiłam, bo mi się te wzory jakby zapadały w tych przestrzeniach pomiędzy. Bardzo dużo też mi wtedy szło na to muliny. Mulina jest tania, więc no nic to, ale przez to robiłam to jeszcze dłużej. A robiąc ten haft, może się trochę przybliżę, to zobaczycie, chociaż ja i tak wstawię zdjęcie, ale zobaczcie sobie tak na filmie. To jest taki chrabąszcz, żuk, skarabeusz, różne są nazwy, zależy kto to nazywa, dziewczyny różnie to nazywały na Instagramie, bo tak, zdjęcie tego żuka jest już na Instagramie, zapraszam, loweczka.pasmanteria. Tam codziennie właściwie jestem, tutaj tylko jestem czasami na YouTubie. I tak, ja korzystałam z tego, co też mam w sklepie. Ja mam, dlatego mi się bardzo to spodobało. I to jest, słuchajcie, flizelina samoprzylepna, rozpuszczalna w wodzie, z nadrukowanym już wzorem. O, tutaj jest ten żuk, którego ja użyłam, wykorzystałam. Czyli po prostu, słuchajcie, ja to wycięłam. Może tutaj będzie filmik, bo nagrywałam filmik taki instruktażowy na YouTube'a i jeszcze taki filmik w przyspieszeniu poklatkowy telefonem. Więc może ja już go zmontowałam i może wkleję tu. Mam nadzieję, że mi się... Na pewno mi się uda, bo już w poprzednim podcaście wkleiłam filmik w ten sposób. Filmik albo zdjęcie. I słuchajcie, to się po prostu wycina nożycami, odkleja papier spod spodu, przykleja i po prostu haftuje. Ja haftowałam to ostrą igłą ani razu nic nie prułam, nic nie poprawiałam, od razu mi wyszło i ta flizelina jest naprawdę mocno przyklejona. Także jak na drugi dzień coś próbowałam... na drugi dzień już chciałam to rozpuścić, bo skończyłam haft na drugi dzień i chciałam obciąć nadmiar flizeliny, żeby tam, jak będę rozpuszczać, to żeby się mniej rozpuszczało. I słuchajcie, nie mogłam oderwać, bałam się, że setel zniszczę, że nie odrywałam. I to po skończeniu haftu do wody włożyłam, do miseczki, 2 minuty i to się rozpuściło. Nie mam pojęcia, z czego to jest. To trochę jak taka... z mąki ziemniaczanej może taki glutek się zrobił, nie wiem co to jest, ale naprawdę zniknęło i ku mojemu olbrzymiemu zaskoczeniu w ogóle nic się nie przesunął ten haft. Trochę się bałam, że on się rozjedzie, przesunie, cokolwiek. Nie wydarzyło się nic takiego. Także ja jestem zachwycona i na pewno będę z tego jeszcze korzystać. Jeżeli będę robić haft na swetrze, bluzce czy czymkolwiek, to będę korzystała z tego, bo ja jeszcze pamiętam, jak robiłam hafty bez tego. Także jest różnica, nie chcę wracać do tamtego. Tamto to było... Nie, to jest straszne tamto. No, ale jakby ktoś na przykład nie chciał takiego gotowego wzoru, chociaż ja uważam, że gotowy wzór jest super. Myślę, że w przyszłym tygodniu już będę miała większy wybór różnych wzorów, ale uważam, że jest super, bo ja po prostu to wycięłam, przykleiłam. Nic nie musiałam szukać w internecie, rysować, malować. Ale mam też flizelinę bez wzorów. Także do wyboru, do koloru, co kto chce. Jak ktoś chce właśnie takiego szczegółowego haftu spróbować, to z flizeliną. Jak ktoś chce taki po prostu zrobić, nie wiem, jakiś kwiatek włóczką, prosty, to myślę, że i bez tego będzie super łatwo. Także, ale jest taka opcja.
Okej, okay. Myślę, że ten sweter to już omówiłam. Włóczka jest bardzo przyjemna. To połączenie włóczek po praniu, powiem Wam, że robi się bardzo miękkie, bo ona jest trochę sztywna przed praniem. Ale po praniu mięknie, a nawet uważam, że po drugim tym blokowaniu, czyli drugim praniu, zrobiło się jeszcze miększe i jeszcze bardziej puchate. Nie wiem, może to moje złudzenie, ale tak mi się wydaje, że jest bardziej miękkie, bardziej puchate. I efekt uzyskuje się taki trochę jak przy włóczkach takich farbowanych ręcznie, troszeczkę centkowanych, takich nierównomiernych, no tak, no jak przy ręcznie farbowanych, tak? Także ja jestem bardzo zadowolona. Są jeszcze trzy inne kolory, to też możecie zobaczyć u mnie na Instagramie, bo zrobiłam takie zdjęcie w skrzyneczce i pokazuję, która włóczka Regia Tweed pasuje do jakiego Kids Silka Stropsa. Także można sobie zobaczyć, można sobie pomyśleć, może do czegoś by pasowało. Ten wzór bardzo fajny, ale autorka nie za bardzo narzuca, co jaką metodą robić, także to jest z tych wzorów takich, dostajemy policzone wszystko, co i jak robić, kiedy odwracać, ale dokładnie jaką metodą, to raczej można sobie samemu wymyślić i wybrać. Na przykład ja mam swoją ulubioną metodę do zaczynania, to Wam z tego też już mam jeden filmik nagrany, to Wam może puszczę, ale no i właśnie może przejdę do następnego płynnie. Właśnie nagrywałam go zaczynając ten sweter. Jak zrobić właśnie takie nabranie oczek podwójnie i żeby było takie ładne, grubsze jak ze sklepu. Ale że to jest włóczka, to jest Drops, proszę bardzo, to jest Drops Kit, no ojejku, co ja mówię? Drops Brushed Alpaka. To powiedzmy, że to będzie wariant filmiku tylko i wyłącznie na właśnie puchatą taką włoskową włóczkę. Więc zaczynam płynnie, powiem Wam już, co to jest za sweter. Ja go już chyba miałam trochę zrobionego na ostatnim filmie, ale patrzcie, ile już mam teraz. On jest już bliżej końca niż początku. Powiem Wam, dlaczego nie mam skończonego tutaj. To jest sweter Andrei Mouri Stripes, czyli paski po prostu. O, proszę bardzo, zdjęcie autorki w swetrze. O tym się sweter bardzo podobał od dawna, tylko nie miałam pomysłu na paski, a paski mi się same ułożyły na półce w sklepie. I ja robię rozmiar trzeci. A trzeci ma też autorka na sobie, mimo że wydaje mi się, że ona jest szczuplejsza ode mnie, to ona też robi trzeci. I ja już wiem, że próbka, którą zrobiłam, a robiłam jak zwykle próbkę na płasko, ja nie robię próbek na okrągło, ja już widzę, że, bo mierzę próbkę przed praniem i po praniu, tylko ostatnio o tym opowiadałam. Och, czuję, że będę się często powtarzać na tych filmach, będę dublować treści. Już wiem, że wbrew wszelkiej logice wychodzi na to, że tu robiąc na okrągło, tą włóczką na drutach 4 mm robię luźniej niż na płasko. A ja wiem dlaczego, bo ona jest bardzo włochata i tak naprawdę ona, ta włóczka Drops Brushed Alpaka jest stworzona na druty 5 mm, a ja robię na drutach 4 mm. A to oznacza, że no jest mi ciężko i ciasno przerabiać te oczka, więc wiadomo, jako zwykły człowiek po prostu sobie ułatwiłam gdzieś tam rękami i zaczęłam robić luźniej. Ale mimo to czuję, że sweterek będzie no po prostu piękny. Nie boję się tych słów, bo po prostu bardzo mi się podoba połączenie kolorów. I jestem zachwycona wydajnością włóczki, bo o całą tą część, nie licząc tego rękawa, bo to później, ja tą całą część zrobiłam z takich trzech motków. Trzy motki wystarczyły na to tutaj. I jak skończyłam właśnie te pierwsze trzy motki, to uznałam, że okej, na razie kończę tutaj. Zostawiłam żyłkę sobie i z łącznikiem z Dropsa, bo to na drutach Dropsa robię. Połączyłam w okrąg i uznałam, że zacznę robić rękawy. A to dlatego, bo myślę, że już nawet w długości taki tego swetra ja będę się dobrze czuła i będzie mi fajnie, a po prostu nie chcę
Myśląc już o przyszłości włóczki tej, nie chcę po prostu robić sobie kolejnych resztek, które są prawie całymi motkami. Więc wolałam już teraz zacząć robić rękawy. Zacząć robić rękawy po to, że jak zobaczę, że już na rękawach właściwie mi nic nie zostaje z tej włóczki, to po prostu zakończyć sweterek o tą włóczką, bo chcę wszędzie mieć, tak jak mam tutaj zaczęte, różowym, tak samo chcę skończyć różowym. Ściągacze też chcę mieć w różowym. No zobaczę, jak mi to wyjdzie, to już po rękawach będę wiedziała, jakim kolorem zakończę. I jeżeli zostanie mi sporo tej włóczki, to ja się wtedy zastanowię, czy przypadkiem nie pociągnąć sobie tutaj dalej u dołu tego tutaj ciałka. Okay. Polecam bardzo. Bardzo taki mgiełkowy sweterek, mam wrażenie, mi powstaje. Myślę, że będzie mi się fajnie go nosić nawet w taką pogodę, jak jest teraz. Czyli nie bardzo gorąco, nie bardzo upalnie. Tak to sobie wyobrażam przynajmniej, że to nie będzie tak, że ja skończę sweter i będę musiała czekać do jesieni, żeby go włożyć. To tu jestem w trakcie pracy, ale jest coś, co skończyłam po bardzo długim czasie. A są to skarpetki. Jak wiecie, ja mam taki teraz, powiedziałabym, ambiwalentny stosunek do skarpetek. Ale to było jeszcze w trakcie tamtego roku, pod koniec, jako zaczęłam, mi się wydaje, jakoś zimą, grudzień myślę, że zaczęłam te skarpetki. I ja te skarpetki, ciągle nie mówię jakie, o te! Tak, te skarpetki to są Under the Sea Socks od Kropy, na pewno znacie, Karolina Adamczyk, kropa.nic. Nie, przepraszam. Kropa i taki ten, wiecie, na dole leżący patyczek, myślnik. I tak, ja tą skarpetkę zrobiłam jako pierwszą, a tą zrobiłam teraz jako drugą. Powiedzcie, która Wam się bardziej podoba, bo mi się bardziej ta podoba, ta druga. Czyli, że ciemny ściągacz, ciemna pięta, ciemne paluszki. I już mówię, z czego robiłam. To jest Drops Baby Merino. Mi się wydaje, że kolor 43. Ale jak się mylę, to się poprawię tutaj w napisach. I Regia. I ja napiszę na dole, co to za Regia, bo wiem, że znalazłam, co to za Regia. I Regi poszło mi ciut mniej niż Dropsa Baby Merino. I tak, ja w tych skarpetach nie robiłam żadnych swoich udziwnień. Szłam zgodnie ze wzorem. Chyba tylko ściągacz inaczej nabrałam, ale to tak jak w tym swetrze. Ja zawsze nabieram w ten swój ulubiony sposób, którego Was, mam nadzieję, nauczę, którym się podzielę z Wami. I bardzo lubię to jak Karolina kończy skarpetki. To jest bardzo wygodny sposób kończenia skarpetek bez tego kitchener stitch, czy jak to się nazywa, to zszywanie igłą. Ja nie mam nic do tego zszywania, jest bardzo fajne, ale tutaj mamy jeszcze mniej kłopotu, także bardzo przyjemnie. Bardzo ładny wzór. Jak go zobaczyłam, że Karolina go robi, to wiedziałam, że nauczy się żakardu, żeby móc robić takie skarpetki. Także widzicie tutaj, o, płetwa syrenki, także syrenkowe skarpetki. Może tu będzie już jakieś zdjęcie, że zrobię sobie tych skarpetek. Powinnam to zdjęcie zrobić dzisiaj. Może zrobię. Jak zrobię, to będzie tu. I co więcej, także zostało mi tyle, czyli poszły niecałe dwa motki włóczki. Ja je robiłam, te skarpetki, na drutach drewnianych, skarpetkowych 2,25 mm, ale w głowie wiem, że muszę kupić sobie druty o małym obwodzie. O małym obwodzie i to byłyby druty nie 2,25, a chciałabym kupić 2,5 i na takich skarpetach, na takich drutach robić takie skarpetki żakardowe. Bo ja tutaj zrobiłam rozmiar L, czyli ten przedostatni, nie największy rozmiar, tylko przedostatni i to jest, pasuje na obwód stopy 23,5 cm. Także ja mam tą stopę większą, także wiem, że będę kupowała sobie druty o małym obwodzie. To chyba 21 cm mają takie druty?
23 cm. I będę na nich próbowała robić skarpetki żakardowe, bo czuję, że to będzie duże udogodnienie i duże ułatwienie. I będę szybciej robić i chętniej, bo na skarpetkowych wiadomo, bo mam 4 druty i ta przerwa między drutami to jest najbardziej kłopotliwa. Ale i tak nie wyobrażam sobie robić takich skarpetek na drutach tych takich normalnych, długich z żyłką, czyli Magic Loopem. Znaczy, no nie wyobrażam sobie, no pewnie bym zrobiła, nie? Ale no Karolina robi cały czas takie skarpety na takich drutach, ale to już chyba dla mnie byłoby, no męczące by było, tak? No, myślę, że na małych obwodach dużo łatwiej. I teraz pokażę Wam jeszcze ostatnią rzecz, jaką teraz robię. A robię to razem z grupą dziewczyn, bo to jest bluzka. Jeszcze sięgnę po instrukcję, wzór. To jest ta bluzka. To jest ten wzór. To jest mangrowi tea. Czyli taka bluzeczka. Ja ją będę robić z... Znaczy, ja ją już robię. Ja ją robię z bawełny. Razem z dziewczynami. Z Instagrama zrobiłyśmy sobie taką małą grupę, żeby razem robić ten wzór. I to był bardzo, ale to bardzo dobry krok strategiczny. Ten wzór jest trudny. Ten wzór jest trudny. Pierwszy raz chyba robię coś od dołu. Może nie pierwszy raz. Nie, pierwszy raz według mnie robię cokolwiek od dołu. W sensie bluzkę na okrągło od dołu. I powiem Wam, że to nie jest łatwa rzecz. Na razie jest ok. Już Wam pokazuję, ile mam. Mam tyle. Czyli od dołu, czyli od... No to jak widzicie, jeszcze trochę mi brakuje. Nie wiem, chyba nie będę jej robić takiej długiej jak... jak ten sweter. Będę zrobiła ją krótszy, bo to jednak bluzka. I to jest... Ja ją robię z tej włóczki. Drops Muscat. Kolor 81. To jest kolor glina. A on tutaj mam wrażenie, że wychodzi może bardziej jaskrawo, może bardziej czerwono. Mam z nim bardzo ładny kolor, ja go sobie już kupiłam. Właśnie to nie jest włóczka ode mnie ze sklepu, ja go kupiłam rok temu w jakiejś pasmanterii. Bo wiedziałam, że chcę zrobić tą bluzkę. Myślałam tylko, że zrobię ją w tamtym roku, ale wiecie, to jest tak, że człowiek w głowie dzierga szybciej niż naprawdę dzierga. I robię dopiero teraz i na szczęście robię z dziewczynami, bo byłoby bardzo ciężko. Bo to jest wzór rozpisany na 30 stron. 30 stron, to może trochę pokażę z daleka, także. I słuchajcie, to jest pierwszy jakby wzór, który się powtarza, pattern, no wzór. Ja go sobie normalnie markerem kolorowym, zakreślaczem pozakreślałam rzędy i to jest wzór, który się powtarza. Ja już go mam chyba czwarte powtórzenie kończę tego wzoru. Myślę, że zrobię jeszcze jedno, dwa, może trzy, to zależy. I jest bardzo łatwa pomyłkę, a i tak wiem, że najgorszy przede mną, bo najgorszy jest ten moment tutaj, o ten moment, kiedy już z ciałka będę musiała łączyć go z rękawkami, które też się oddzielnie zaczyna. No, dużo, dużo skomplikowanych rzeczy, ale wiem, że to jest możliwe, bo dzisiaj skończyła pracę nad nim Natalia z profilu... Znaczy skończyła dzisiaj. Dzisiaj pokazała zdjęcie. HDNQ. Ona też prowadzi podcast, także na dole Wam zostawię link. Będziecie też mogli sobie jej posłuchać. Także robię tą bluzeczkę. Robię ją rozmiar też jakiś taki mniejszy. S łamane przez M. Mam nadzieję, że nie będę żałowała. A zdecydowałam się na mniejszy rozmiar, bo ja w tamtym sezonie zrobiłam jedną bluzkę z Drops Muscat. Tylko, że... liczyłam tak na obwód 100 cm i ona uważam jest jak do tej włóczki, to nie za bardzo można sobie pozwolić aż na taki zapas, luz w obwodzie, bo to jest po prostu bawełna, ona jest ciężka. I to jak tutaj tak zrobimy dużo tak, tych nadmiarów w obwodzie na długość, to się tak moim zdaniem nie do końca dobrze układa, nie? Także może... Następnym razem wystąpię w tej bluzce, co ją zrobiłam w tamtym roku. Ja ją zrobiłam z jakimś tutorialem, ale tak nie do końca z tutorialem, bo dużo zmieniałam. Także pokażę Wam tą bluzkę, ale uważam, że trochę za dużo ją zrobiłam.
Będę kończyć bluzkę, będę kończyć ten sweterek, ale już trochę myślami jestem przy następnej rzeczy, którą chcę zrobić, a mianowicie, i tu mam nadzieję, że coś wstawię, żebyście wiedzieli, o czym ja mówię. Posprzątałam sobie w szufladzie. Może też pokażę trochę, jak ta moja posprzątana szuflada, znaczy mam 3 szuflady na włóczki swoje, prywatne. Posprzątałam sobie ostatnio w szufladzie, po raz pierwszy chyba od grudnia, bo znajdowałam igiełki z choinki. Posprzątałam i odkryłam, że mam bardzo duże zapasy resztek włóczki skarpetkowej, takiej tej najcieńszej. I to są takie, wiecie, reszteczki, które tak, nie za bardzo sobie to wyobrażam w formie swetra, nie za bardzo też chciałabym robić skarpety na siłę, takie cienkie, bo znacie, no już wielokrotnie mówiłam o moim stosunku do skarpetek z włóczki skarpetkowej. Na razie chyba nie, bardziej w takie grubsze bym szła, więc skarpetek też nie chcę robić, chociaż kurczę, no ja tak mówię, że nie chcę robić, a w głowie mam już skarpetki z tej najnowszej włóczki z Drops Fable, tej takiej, jeden kolor nazywa się Unicorn, czyli taki jednorożcowy, ja się z tym zgadzam i ja chcę z tego zrobić skarpetki, także okej, okay, nie chcę robić skarpetek z cienkiej włóczki, ale już w głowie mam skarpetki z cienkiej włóczki, także pewnie je będę chciała zrobić. Ale to, co chcę zrobić z tych resztek, które są w przeróżnych kolorach, sporo jest takich różowawych kolorów, ale jest też jakiś niebieski, jest też jakiś trochę może zielonego. I to, co ja chcę zrobić, to jest szal. Szal od Andrei właśnie Mouri, czyli tej samej, co zaprojektowała ten sweter. I ona ma taki szal Night Shift Shawl, czyli nocna zmiana. Chyba tak się nazywa. I to jest robione metodą mozaiki. Ja mam od niej kupiony też wzór na sweter Shifty. To też taki mozaikowy sweter. I wiem, że na tym szalu nauczyłabym się robić ten wzór mozaikowy, a jednocześnie ja nie mam żadnego dzierganego szalu. Mam szaliki. Nie mam takiej jakby chusty, szalu, czegoś, czym mogłabym się to obwiązać. I powiem Wam, że ja widzę, że mi czegoś takiego brakuje. A to byłby super sposób, żeby trochę wyczyścić sobie te szuflady, jednocześnie nie produkując kolejnych resztek. Bo myślę, że cały zrobiłabym z resztek. Tam widziałam, że to jest taki szal, że jest jeden główny kolor, a jednocześnie jakby się dodaje te inne kolory. Może ja to źle rozumiem, może źle tłumaczę. Ale ja po prostu bym wszystko zrobiła z tych resztek. I dzięki temu sporo bym sobie miejsca zrobiła w szufladzie. Także taki mam plan. Możliwe, że będę to ogłaszać też na Instagramie właśnie, na loveczka.pasmanteria, myśląc o tym, żeby zrobić jakiś taki mini kar, żeby też nie zaczynać tego samej, tylko zacząć z innymi, żeby w razie jakichś problemów, trudności, momentu zwątpienia mieć wsparcie. To jest mój plan na najbliższe. Chyba więcej planów nie mam. I bardzo dobrze, bo muszę dokończyć trochę rzeczy. Szczególnie, że wróciłam już do pracy swojej, etatowej, po paru latach macierzyńskiego, wychowawczego i tak dalej. Także czasu mam trochę mniej, więc muszę go mądrze gospodarować. Słuchajcie, dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że uda mi się dodać wszystkie te dodatkowe zdjęcia, filmy, o których mówiłam. Mam nadzieję, że subskrybujecie, że dajecie łapeczki w górę, że polecacie mój kanał i że korzystacie z tutoriali, bo jest na pewno jeden tutorial już z takiego linowego nabierania oczek. Może Wam się przyda, bo ja właśnie pokazywałam na przykładzie tej bluzki, jak tak nabierać oczka. Zapraszam do mojego sklepu, już niedługo super promocja na Dropsa, także korzystajcie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, miłego dziergania i słuchania. Pa, pa.